Trenerze, przed Panem ciężkie zadanie, gdyż trzeba wejść do szatni po Jacku Magierze. Jak Pan będzie chciał dotrzeć do piłkarzy? No każdy ma swój sposób i ja staram się też mieć swój i mam nadzieję, że to zaowocuje, bo w innych klubach też pracowałem i też, jakby powiedzieć, tworzyłem fajną, fajną atmosferę. Wiadomo, że te wyniki może nie były takie, ale dzisiaj tutaj jest zespół, uważam, Jeden z najlepszych, jeśli chodzi o, o, o pierwszą ligę, i na pewno jest faworytem w awansie do, do Ekstraklasy. klasy na, na pewno nie będę chciał niczego zaburzyć, bo wspólnie z trenerem Uczywkiem będziemy starali się dać im jeszcze większą radość z gry w piłkę, bo, bo uważam, że piłka nożna to jest najpiękniejszy teatr świata, gdzie na żywo można być chwalony, ale również można być krytykowany, i oni wiedzą o tym, że dzisiaj tylko przez zwycięstwa i przez y, awans mogą naprawdę osiągnąć swoje marzenia. Wspomniał Pan już o współpracy z Tomaszem Uczykiem. Właśnie jaką formę przybierze ta współpraca? No myślę, że bardzo dobrą, także byłem przed chwileczką z scenerem, żeśmy rozmawiali, żeśmy się przywitali, także widzę, że jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do, do, do pracy i myślę, że zdecydowanie więcej wie niż ja o tym zespole, bo był cały czas przy nim i wie jak na pewno do nich dotrzeć i będziemy mieli na pewno dużo, dużo czasu, żeby jeszcze na ten temat porozmawiać i ja na pewno nie będę na siłę uszczęśliwiał i tenerał i, Tomasza i zespół, bo trzeba każdy musi znać, znać swoje miejsce i wiem, że nie trzeba niczego psuć, bo jak tak, tak tu wcześniej już yy, rozmawiałem, że jest to maszyna, która bardzo dobrze funkcjonuje i chodzi tylko o to, żeby delikatnie tam dolewać tej oliwki, żeby było fajne smarowanie. Czy miał Pan już szansę zapoznać się z otoczeniem klubu infrastrukturą? No nie no, jeśli chodzi o infrastrukturę, to naprawdę jestem tutaj pod olbrzymim, olbrzymim yy, wrażeniem. Jest to wszystko fajnie zadbane, tak jak no powiem tak, za starych czasów, gdzie, gdzie jednak wygraliśmy za tej komuny i też te boiska były, duża ilość boisk. No później jednak część tego, tych boisk została sprzedana i, i powstały, aby powiedzieć, piękne osiedla. No, Ale cóż, wracamy do tego i, i mam nadzieję, że te boiska, które tutaj y, są i które będą i ten obiekt no przyciągnie dużą liczbę kibiców i przede wszystkim dzieci. Które będą chciały uprawiać tak fantastyczną dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. A jak Pan podchodzi do wprowadzania wychowanków Akademii do pierwszego zespołu? Są jakie, jakieś szanse? Myślę, my, myślę że, 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 że stopniowo trzeba by ich zacząć wprowadzać, przede wszystkim przyglądać się. Na pewno będę rozmawiał z trenerem, gdy będzie taka możliwość, będą treningi przychodowo wyrównawcze czy, czy te Nigi dla chętnych, to na pewno będę prowadził te, te zajęcia i chciałbym im się przyjrzeć, czy po prostu mają chęć. Oni muszą mieć radość z tego, że grają w piłkę, grają dla tego klubu, bo ten klub zasługuje na to, żeby grać w klasie, bo jednak ma kawałek historii.